To powiedz mi jeszcze raz, jak to działa, ale na rysunku teraz. Dobra, niech będzie. W związku z tym, to jest schemat oczyszczalni. Tutaj wpływają ścieki. Tutaj jest komora tak zwanego bioreaktora. Ścieki wpływając tutaj, jednocześnie są traktowane napowietrzaniem, które jest przy samym spodzie. Dyfuzor napowietrzający jest przy samym dnie oczyszczalni. Spełnia to dwie funkcje. Jednocześnie napowietrza ściek, a z drugiej strony wywołuje mieszanie osadu, który gromadzi się na dnie, bo pęcherzyki powietrza porywają cząsteczki osadu i wywołują ruch okrężny tego osadu do góry i w dół, do góry i w dół. Czyli osad porusza się do góry i następnie przez złoże wraca z powrotem w dół. Tutaj pływają sobie bakterie, które zjadają ten osad. To schematycznie jest zaznaczone złoże zanurzone i to złoże, w tym złożu właśnie też żyją bakterie, które są teoretycznie przynajmniej odpowiedzialne za to, że praca tej oczyszczalni jest stabilna. Każda kolejna porcja ścieku tutaj powoduje, że w takiej przestrzeni między jedną komorą a drugą komorą woda podnosi się do góry. No wiadomo, jest to zasada naczyń połączonych. Natomiast, ponieważ napowietrzanie i ruch jest tutaj, tutaj w bocznych ściankach tego ruchu już nie ma i cząsteczki osadu opadają na dno, opadają w kierunku stożka, natomiast do góry zaczyna pojawiać się już czysta woda. I ta czysta woda odpływa przez rurę odpływową. Tutaj jeszcze, co nie jest na schemacie zaznaczone, jest taki grzebień, który zapobiega w przypadku, jakby dostały się jakieś cząstki pływające, nie wiem, na przykład styropian czy coś takiego, jeszcze przedostały się do ostatniej komory, żeby one po prostu nie poszły do odpływu. Ale to jest jeden zbiornik tylko? Tak, właśnie bardzo ważne jest to, że to jest jeden zbiornik, że cała oczyszczalnia, no, to znaczy inaczej, to nie jest jeden zbiornik, to są trzy zbiorniki. Tylko one są tak śmiesznie skonstruowane, że to jest jeden zbiornik w drugim. No to jest tak, jak ruska matrioszka. Jest ta, jedna klapa, czyli... Jest jeden zbiornik zewnętrzny, w którym jest komora bioreaktora i w którym jeszcze wydzielona jest taki malutki zbiornik. To jest w zasadzie rynna, no ale można nazwać ją zbiornikiem, gdzie zbiera się już zupełnie czysta woda bez żadnych zanieczyszczeń. I ta woda sobie wypływa na zewnątrz. Co jest istotne, widać tutaj, musi być kompresor i napowietrzanie. W tych oczyszczalniach kompresor działa bez przerwy. 24 godziny na dobę. To jest bardzo ważne, bo zwróć uwagę, tu nie ma w ogóle żadnego elementu sterującego. Dlatego te oczyszczalnie są tak... No ale słuchaj, zawsze są jakieś dyski wirujące, Żadnego mechanizmu nie ma. Dlatego tutaj jest 10 lat gwarancji, w zasadzie można dać 20 lat gwarancji, 30 lat gwarancji. Jest to nieistotne, ponieważ to jest materiał, włókno szklane, zbrojone, żywica epoksydowa zbrojona włóknem szklanym, które nie podlega zniszczeniu, ono nie podlega żadnej korozji chemicznej, rurka jest plastikowa, tu jest dyfuzor, który też jest po prostu takim specjalnym sitem rurowym. Chcesz powiedzieć, że tutaj nic nie ma się tu nie ma się co zepsuć. Tutaj nie ma co się zepsuć, po prostu. Nie ma elementu ruchomego, nie ma mechanizmu, nie ma nic. Konstrukcja na pozór. Wiele osób pyta, no dobrze, jeżeli to jest takie proste, dlaczego takie drogie? Diabeł tkwi w szczegółach. Tutaj bardzo dokładnie wyliczone są proporcje wzajemne pomiędzy tymi elementami, tymi komorami, ponieważ gdyby wgłębić się w procesy, które tu zachodzą, procesy są skomplikowane, bo tu zachodzą procesy tlenowe, ale również jest pewna strefa niedotleniona. Ta strefa niedotleniona jest niesłychanie ważna, ponieważ ta oczyszczalnia ma bardzo dobre efekty usuwania azotu i fosforu. Czyli inaczej mówiąc, ta oczyszczalnia, w tej oczyszczalni zachodzą procesy nitryfikacji i denitryfikacji. Nie będę tego rozwijał, bo znowu mi powiesz, że obrażam ludzi. W każdym razie ważne jest to, że ta oczyszczalnia również usuwa azot i fosfor, co będzie ważne w przyszłości, bo pojawią się normy oczyszczania. Właśnie azotu i fosforu. Czyli napowietrzanie jest elementem stałym, no i to jest oczywiście koszt. Coś za coś. Ale to jest jedyny koszt, jaki jest w tej oczyszczalni stały, czyli koszt tego kompresora. W najmniejszej oczyszczalni ten kompresor ma około 40 W mocy zrealizowanej, czyli to jest na dzień dzisiejszy 200 zł, 220 zł na rok całych opłat. Dobrze, to nie jest ile kosztuje nowy kompresor, gdyby się coś stało?
Nowy kompresor. Nowy kompresor kosztuje około 300 zł. Natomiast nie jest to kompresor taki kompresor, no w sensie, że tłoczek, który pompuje. Jest to, jeżeli ktoś miał akwarium, jest to po prostu duży brzęczyk do akwarium marynistycznego. Czyli elektromagnes, gdzie są dwie membrany. I koniec. I te membrany pompują powietrze. Z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli chodzi o membrany, membrany wycierają się po 5 latach. Zestaw membran kosztuje, dwóch membran kosztuje, ze śrubkami zresztą nawet. Wow. Kosztuje na Allegro, co można sprawdzić, 95 zł. No nie jest to jakiś zabójczy koszt. Wymiana nawet dla osoby opornej technicznie trwa 15 minut, bo to są 4 śrubki. Jak ja. Ja tego nie powiedziałem. W każdym razie wymiana trwa 15 minut, kompresor jest już naprawiony. Nie zdarzyło nam się, żeby elektrycznie w ciągu 5-6 lat jakikolwiek kompresor padł. Owszem, zdarzają się historie, na przykład jak są burze i przepięcia, no ale to jest normalne, no to może się spalić. To już jest, znowu zacytuję mojego ulubionego klasyka, taki klimat. Klasyczkę chyba, to trzeba ładnie to tak powiedzieć. I to będzie chyba wszystko. Czy jakieś pytania jeszcze? Proszę nie, pani. Nie, już muszę to przetrawić teraz, wiesz? I potem to, co przetrawione jeszcze... i to, co przetrawione do oczyszczalni przydomowej, proszę. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Na razie.